Tym razem zajmiemy się pacynkami. Te sympatyczne maskotki, te sympatyczne lalki możemy bardzo często znaleźć w jakichś sklepach z tanią odzieżą, tam się lubią pojawiać i możemy się nimi świetnie bawić. O czym należy pamiętać, kiedy mamy takie właśnie pacynki? O tym, że one kiedy mówią, to nie mówią tak. Musimy mieć rękę stale wyprostowaną, czyli ona musi być zawsze w takim układzie. Nie może być położona. To jest dla nas naturalniejsze. Oczywiście bardziej nas boli tutaj w nadgarstku, ale wygląda o wiele lepiej, kiedy to zwierzątko patrzy na nas tak sympatycznie, pomacha nam, to jest foczka, to pobije brawo i patrzy prosto w naszego widza. Inną formą są oczywiście takie mniejsze formy, takie o, które wkładamy na palce. Może być słonik, żółwik tutaj akurat i rekin. I tutaj znowu to samo. Musimy pamiętać, jak ta postać się zachowuje. Jeżeli jest to słonik, to on musi być w pozycji pionowej, więc musi na nas pięknie patrzeć. Natomiast rekin z żółwiem już są pływające, w związku z czym w poziomie musimy palcami pięknie manewrować, żeby one nie straciły swojego. No bo jak to wygląda, jeśli żółw będzie stał tak na pionie? Nic z niego nie wiemy. A tak on sobie popływa. To samo z rekinem. Jeśli będzie tak, to jedynie widzimy zęby, a my jednak chcemy, prawda, jak w filmach, żeby było widać tą płetwę na górze i żeby on trochę postraszył. Ale takie pacynki, jeżeli nigdzie ich nie znaleźliśmy, również możemy zrobić sami. Wystarczy na przykład stara rękawiczka, dwa guziki i igła z nitką. Przyszywamy guziki na wierzch i mamy skarpetową, rękawiczkową w tym wypadku pacynkę, która też może robić bardzo różne dziwne rzeczy. Może sobie przygryzać, może być niepewna, może się uśmiechać, ale jednak one są bardzo często zawstydzone, prawda? O tak, zawstydzona jest. Również podobno możemy zrobić ze starej skarpetki to samo zadanie, tyle że będziemy musieli w miejsce pięty włożyć nasz kciuk i tak stworzymy buzię naszej pacynki. Zróbcie takie sami i przedstawcie rodzicom swój nowy teatrzyk.